Renta Wdowia. Lewica złożyła projekt ustawy obywatelskiej, zebrane 202 156 podpisów. Chcecie w ten sposób przechytrzyć marszałek Elżbietę Witek? Nie, panie redaktor, my ten projekt składaliśmy już w 2012, o ile dobrze pamiętam. Wówczas i trafił do szuflady. I tak. W 2002 złożyliśmy go ponownie do Laski Marszałkowskiej. Przepraszam. I w związku z tym, że spotkało się z dość dużym odzewem, bo ten projekt w trakcie trasy letniej Lewicy w zeszłym roku był szeroko omawiany, spotkał się z dużym zainteresowaniem, naprawdę z ogromną ilością telefonów, maili, zapytań, co z tym projektem. Postanowiliśmy zrobić z tego projekt obywatelski, bo on w stosunku do projektu poselskiego różni się tym, że nie można go zamrozić. Trzeba go dalej procedować i oczywiście to jest założona pułapka, haczyk na panią Witek, w jakimś sensie umownym, bo przecież tu nie chodzi o to, żeby kogoś stawiać w takiej sytuacji, bo tu generalnie chodzi o to, żeby sprawę załatwić. No właśnie, ale to a propos załatwiania takiej sprawy, nie lepiej byłoby pójść do pani marszałek i powiedzieć, nie wiem, czy jesteście państwo na pan, pani czy na ty, ale powiedzieć pani marszałek albo Elu, weź zerknij, no mamy taki projekt, 202 tysiące głosów, no to nie jest już mała sprawa, załatwmy to. Czy może byście coś usłyszeli, a może coś usłyszeliście od pani marszałek? Panie redaktor, ja tylko dodam, że w tym 2012 roku Prawo i Sprawiedliwość głosowało za tym projektem. I teraz czekamy, ja powiem, bo oczywiście to uczynimy. Oczywiście, że pójdziemy i porozmawiamy, bo tu jest, tak jak powiedziałem, kwestia do załatwienia, sprawa do załatwienia, a nie to, żeby ktoś na tym wygrał, ktoś na tym przegrał. Natomiast tym bardziej, że to jest projekt obywatelski w tej chwili. Natomiast czekamy bo w tej chwili są liczone podpisy, jak się okaże, że wszystko jest w porządku i procedura może wystartować, mówię tutaj o tej procedurze parlamentarnej, to oczywiście dokonamy takiego spotkania, poprosimy panią marszałek Witek, żeby po prostu na roboczo na ten temat porozmawiać, bo rozumiem, że w tym projekcie mogą być zapisy, o których pewnie trzeba będzie podyskutować. Jesteśmy otwarci. No, przede wszystkim pewnie chodzi o pieniądze. Ile to będzie kosztowało? Ile ludzi będzie dotyczyło? No, dzisiaj wiemy, że czeka na to około 1,5 miliona wdów i wdowców, głównie kobiet. Będzie to kosztowało, my wyliczyliśmy na około, tak szacowaliśmy, 13-14 miliardów złotych. Natomiast wiemy, że ZUS podszedł do wyliczeń i do tego projektu kilka miesięcy temu i dysponując zdecydowanie lepszymi danymi niż my dysponujemy, wyliczył, że to będzie kosztowało 14,2 miliarda złotych. I już mówię, że są na to pieniądze, bo w 2020 roku... Właśnie chcę o to pytać, bo 14,2 miliarda złotych to jest ogromna kwota. Tak, zwłaszcza, tak, że Zwłaszcza, że nie byłoby to świadczenie jakby powszechne, tak? Tak, ale dotyczy tych, którzy się znajdują w bardzo trudnej sytuacji i finansowej, i życiowej, bo tracą osobę bliską. Natomiast te pieniądze są, bo w 2021 roku, bo za 2022 jeszcze nie mamy danych, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zwrócił do budżetu państwa dotacje w wysokości blisko 20 miliardów. Natomiast w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ten fundusz emerytalno-rentowy zanotował nadwyżkę 8 miliardów złotych. Więc te pieniądze po prostu są. Mówi pan, że tak po prostu 14 miliardów można sobie znaleźć. Znaczy one są, bo mówię, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który dostaje dotacje na wyrównanie wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych, zwrócił do budżetu blisko 20 miliardów, bo 19,8, o ile dobrze pamiętam. Więc chociażby w tym roku, bo ściągalność składek zdecydowanie się poprawiła, opłacalność tych składek się zdecydowanie bardziej opłaciła. Oczywiście to skutkuje, bo ta ustawa powoduje, że dzisiaj te pieniądze są, bo jeśli chodzi o system emerytalno-rentowy, to tak naprawdę już dawno powinniśmy rozpocząć poważną dyskusję. I nie mówię tutaj o podniesieniu wieku emerytalnego, bo na to zgody Lewicy nie będzie. Natomiast niewątpliwie o naszych przyszłych emeryturach trzeba zacząć poważnie rozmawiać, bo idzie wyż demograficzny, jeśli chodzi o seniorów. no już rzeczywiście nikt pewnie o podnoszeniu wieku emerytalnego nawet nie będzie miał odwagi dyskutować po tym, co się wydarzyło. Ale ja rozumiem, że wy też wprowadzacie jakieś kryterium dochodowe w tej sprawie, że to nie jest tak, że każdy, kto straci najbliższego człowieka, może przejąć jakby jego rentę i połowę swojej, albo odwrotnie, tak? Bo to albo... całość, no dobrze, no w każdym razie... Tak, znaczy, to ja już tłumaczę, jak to jest. W dzisiejszym systemie prawnym to jest tak, że jak zostajemy wdowcem lub wdową, to możemy zostać przy swojej emeryturze bądź objąć tak zwaną rentę rodzinną. Jeśli to świadczenie jest wyższe, to jest 85% tego świadczenia po zmarłym współmałżonku, a w naszym projekcie dochodzi jeszcze plus 50% tego świadczenia, z którego rezygnujemy. I oczywiście o tej kwocie możemy jakby rozmawiać, bo jeśli będzie na początek za wysoka, to rozmawiajmy, ale dajmy ten dodatek. Natomiast mamy to kryterium i to kryterium, ono wynika z konsultacji, bo my prowadziliśmy szeroką konsultację z tym środowiskiem seniorów, środowiskiem osób starszych, żeby wprowadzić trzykrotność średniego świadczenia. To jest na poziomie dzisiaj gdzieś około 7600 brutto, więc wszyscy, którzy mają tą emeryturę wyższą, po prostu nie będą objęci tą ustawą. Ale ta ustawa będzie działała wstecz, a więc wszyscy, którzy już dzisiaj, na dzień dzisiejszy są wdowcami i się kwalifikują, bo mają emeryturę bądź rentę, będą mogli wystąpić o ponowne przeliczenie, czyli nie pieniądze jakby wstecz wypłacone, ale od momentu, kiedy się zgłoszą do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do ZUS-u, będą mieli to świadczenie przeliczone. Bardzo dziękuję. Arkadiusz Iwaniak, poseł Nowej Lewicy, był moim i Państwa gościem. My będziemy tę sprawę też śledzić i losy, jak wygląda ta pułapka zastawiona na marszałek Elżbietę Witek i czy rzeczywiście pani marszałek, znaczy pani marszałek nie ma wyjścia, tak, bo musi ten projekt akurat rzeczywiście poddać do dalszych prac. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.